Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Imperium Abh Stellaris. Tak więc, no, praktycznie kończymy z tą serią. No, szczerze, sam już troszkę nie mam pomysłu, co tutaj ciekawego robić. W tej chwili, no, możemy pokonać powoli każdego, tocząc jakieś tam pomniejsze wojny. I myślę, że jeszcze jedną ciekawą możemy stoczyć. I celem byłoby to państewko. Musielibyśmy się też wtedy zmierzyć z Imperium Galaktycznym, co już jest w miarę ciekawe. Oczywiście wykorzystamy nasze rezerwy do stworzenia kolejnej floty, do potężnej floty. Powinniśmy bez problemu dać radę to osiągnąć, ale no, co do naszej floty, która jest mega potężna już, po prostu więcej nawet niż mega potężna, to trzeba jakoś rozdysponować. Na pewno musimy skierować się tu, powiedzmy, w sile trzech statków. Gdzie takich? Kolejny zgrupowanie skierujemy tu. Trzeba też się przygotować na potencjalne ataki z tej strony, czyli również tutaj przybędą floty. Nawet może dorzucimy jeszcze jedną, bo to wleci bezpośrednio w przestrzeń Imperium. I może jeszcze z tej strony, bo tutaj również graniczymy Imperium, czyli nie wiadomo, jak to się potoczy w pierwszej fazie. I mamy jedną flotę całkowicie rezerwową. W sumie niech ten, chociaż pomowa nie ten raj zostanie. Gdzie przytasowujemy. Wyznaczmy tu dowódcę. Construction completed. Nasza druga armia desantowa powinna być gdzieś tam. Dobra, o, jest. Ona będzie przydatna oczywiście. Uda się tu. Tamtą mniejszą na razie trzymamy w rezerwie. Zobaczymy, co się będzie działo. Chociaż nie. Nie będziemy jej trzymać w rezerwie. Mniejszą flotę przetransportujemy tu i weźmy udział w tej kontrofensywie. I pamiętając to, jak się ostatnio skopało przejmowanie, myślę, że musimy pilnować, żeby nie zająć jego stolicy. Gdzie ona jest? Tu. No, czyli w tym kierunku się oprzemy na ofensywie. Co do naszych planów, no to wszystkie są prawie na maksa rozbudowane, szczerze mówiąc. No, może przesadzam, że na maksa, ale dobrze. Światłem mógłby się stać naukowym, co chyba jest ciekawsze dla nas. I wtedy to byśmy też zmienili na to i zrobimy z tego stację badawczą. Thank you.
I na czym będziemy teraz się tutaj skupiać? O! To by nam opowiadało. Research concluded. Nie mogę? Dziwne. A, myśli. Bo to zwiększa jeszcze bardziej rolę marynarki w naszej pozycji. O, ktoś tutaj widzę stara się ratować Imperium. No, ale nasza pozycja jest niewyobrażalnie potężna, jeżeli o to chodzi. Czy poprzemy to? W międzyczasie floty się oczywiście regrupują. Tu mogą wystąpić problemy oczywiście, bo z tej dziury na pewno coś wyleci. Teraz jest pytanie, czy naprawdę chcemy ich zamieniać w marionetkę, czy może... Jednak byśmy chcieli zwyczajnie unicestwić, podbijając to państwo. Prawda, terytoria w tym miejscu nam średnio potrzebna gdzieś na końcu świata, ale czy co? Zróbmy to. Wystosujmy. O, my tu mamy roszczenia. Może sobie przeglądałem, ile one by kosztowały wcześniej, bo to robiłem, ale. Chyba nie są wszystkie ich terytoria, niestety. Tu są kolejne. Nie wiem, czy wszystko uda nam się przejąć. Są strasznie rozsiani w galaktyce. Bajzel się zrobił. No dobra. Przecież kurde, z drugiej strony... Po co mi te tereny? To przekażemy pewno naszym z drugiej strony. Ale przynajmniej będzie ciekawie. Kończymy... kampanię w jakiś sposób z tym, że coś się wydarzy. To nie będzie taka też wojna znikąd, zakładam, tylko coś się tu jednak realnie będzie działo. Dobra. Czyli na wszystkich frontach nasze siły są gotowe do uderzenia na wroga. Bardzo dobrze. Jakby gdzieś potrzeba było, to zawsze możemy też wysłać niszczyciela światów, ale myślę, że na razie nie musimy. I oczywiście te siły, które są tu, poza statkiem badawczym, czyli te cztery floty, mam zadanie, nie mogą tam na skróty polecieć? Nie wiedziałem. Okej, no to i tak warto tutaj wpakować się w ich przestrzeń powietrzną. Chociaż tu wynika, że oni by mogli do nas przylecieć, więc dziwię się, że ja nie mogę do nich. Okej. I oczywiście edykty. Gigantyczne kwoty tutaj idą. Nie, tego nie potrzebujemy. To jest niedo, dlatego nie mamy, więc nam nic to nie da. No i zobaczmy, co się wydarzy.
nasz przeciwnik w ogóle jest przygotowany na przywitanie się z nami, czy to zostanie niespodziewanie dla siebie zmiażdżone. Engaging hostile forces. A, bo tędy nas wkrótce lecą floty. I siły desantowe też rozpoczynają swoją pracę. Szczerze, my nie musimy od razu wszystkiego wygrywać w jednej wojnie. Engaging hostile station. Mocna jest ta baza, oj mocna, no nie. Wrzucanie tam jednej floty to troszkę samobójstwo. Ważne jest, żeby zająć punkty, z których oni mogą kontratakować. Na przykład ten tu. Czyli nie wiemy gdzie, tylko. Dobra, wy się musicie cofnąć do naprawy. Tu, czyli będą z tej strony przygotować jakąś ofensywę. Zobaczymy, tworzymy tam jakieś zasoby, które powinny móc podziałać. Przejmiemy to. Tutaj też na bieżąco zacznijmy. Działać. To jeszcze nie dojęło tylko antynie, jeszcze nie doleciało, co gorsze. Są dwie. A możemy tu przysłać jeden statek badawczy. To ma sens to się ładować. Chyba ma. Our forces are making planet fall. Tu jest naprawdę potężne i niebezpieczne skupisko wrogich sił. Trzy floty. No, na papierze jesteśmy mocniejsi, ale to nie cieszy, tu widzę. Tu by się przydało jednak ich rozbić. Uciekli znowu. Gdzie te dziady się mobilizują? Dobra, tu ich rozbijemy w tej chwili po prostu. Zniszczmy teraz ten punkt. Our station is under assault. No, przy pracy tutaj trwają, nad nie wiadomo czym. Ponad jedną flotę, czyli wy już się skierujcie. Czy wy to zdobędziecie? Nie wiem, ale się tu skierujcie.
doświadczoną kadrę, trzeba przyznać. Tu budujemy, nawet że jak spadniemy poniżej limitu, przekroczymy limit w sumie, to i tak to nie jest problem. Będziemy na bieżąco tracić w tej wojnie na pewno duże ilości okrętów. Red alert. Spaceport under fire. Bardziej nie chcę, żeby się tu pojawili wrogowie. Na innych frontach tak średnio to odgrywa rolę w tej chwili. Okej. Zrobiliśmy wrogie przejęcie. Gdzie straciliśmy flotę? Tu, tu nas uderzyli naprawdę potężnymi siłami. W ogóle tutaj troszkę się łamiemy. To może być nasz najgorszy front póki co. I coraz bardziej myślę, że to tu by należało dosłać wsparcie. Będziemy musieli im dodać klęskę tutaj. War report. Enemy planet secured. Pierwszy cel wojny zdobyty. No tu też widzę, wykazują próby kontrofensywy. Dobra, to się naprawi wszystko. Być może błędem było wysłanie tak dużych sił na ich terytorium, chociaż z drugiej strony, że tu zajmiemy te pozycje, o, to na przykład będziemy mogli korzystać jako punktów do transportu, żeby tam wracać. Moi kochani, co ja tu widzę? No nic, lecimy rozwalić ten problem. Dobra, jak z tą ofensywą miażdżymy ich. War report. Enemy planet secured. I ruszamy naprzód. Oh my god, tu jest tyle tych baz. Ludzie. Główny cel to uprzątnąć ten obszar, bo tutaj zwycięstwo i zajęcie tam jakiejś części będzie stosunkowo łatwe. A przecież nie musimy ich zmiażdżyć, chcemy tylko coś tam zdobyć w tej wojnie. To wyślijmy w tym kierunku. Gdzieś tytana.
Okej, okay, tutaj uciekają przed nami, czyli to jest dobre. Może tutaj przejmiemy inicjatywę. Tu dość brzydko uderzyli na naszą bazę. Czy wy jesteście w stanie zapewnić wsparcie? Jesteście. Nie mieli błyskawiczny skok i oby się udało. Albo się i nie uda. Spaceport under fire. Puścimy tu drugą flotę, kurde, chociaż. War report. Enemy planet secured. Nasza flota no spóźniła się o chwilkę. Wygra to, no ale straciliśmy bazę. Red alert. Spaceport under fire. Co nie jest zgodnie z planem, bo tu mieliśmy całkiem niezłe systemy podbudowane. Dobra. Obie planety przejęte. Czy następny cel jest tu? Gdybyśmy zdobyli nawet ten obszar, to już to uważam za zwycięstwo, szczerze mówiąc. Okej, tu się naprawiliśmy. Załatwmy to. No i zacznijmy zdobywać, ile się da. Report. Hostile forces making planet fall. Mamy desant. Powinniśmy się obronić. Gdzie to ma miejsce? Tutaj. Czyli trzeba natychmiast działać, żeby tu się nie pogorszyło. Udane zwycięstwo. Interstellar debris. Próbują wlatywać w naszą przestrzeń. Chyba im to dużo nie dam. Kolejną flotę. Ona jeszcze czeka na Tytana. Na razie rozbudowuję. No i nasze uderzenie na nich na tym froncie. To miało być bolesne. Nie wiem, czy ono jest, ale potężne floty po ich stronie. Ale okej, próbujemy. Jest kolejne kontruderzenie wroga nieprzyjemne. Czy my straciliśmy flotę desantową? Tak może być. Nie widzę. No. Tu mamy jakieś niewielkie siły, ale bardzo niewielkie. Okej. Ruszmy. Ale się pobijani. To musimy połączyć. No i za tą flotą możemy ruszyć w pościg. Ona jest słabiutka, ale wy musicie tutaj zacząć działać. Powiedzmy, przerzućmy tą flotę tu. I w stolicy przystąpmy do zbudowania kolejnej. Może bez Tytana.
Priority alert. Planets succumb to invasion. Czy ona padła? Ano? Dziwne. Nie spodziewałem się tego. No dobra, w stolicy musimy wobec tego znów przygotować jakieś siły desantowe kolejne. Będziemy mieli naprawdę przyzwoitą armię. Chyba już wszędzie. A nie. Dobra. Tu się męczymy. No, znów kolejna ekipa przybyła. Kurde, jak on szybko ściąga posiłki. Dziad, no. Zasoby zyskujemy, nie wiem, co one dają. A, czy mamy coraz większą liczbę ludzi do różnych zadań, którzy mogliby nam pomóc w filtracji, w różnej tematyce. Evasive maneuvers. Research concluded. Gdzie jest ta flota? Bo najgorzej, że ja teraz nie mogę znaleźć w ogóle nigdzie flot desantowych, one mi się nigdy nie wyświetlają. Tu nam wyleciał? Jakim cudem? Czy on tam nie będzie miał roszczeń, ale... Our science ship is under fire. To może polecieć tu. No i nie ma tu nigdzie flot desantowych wymienionych. Myśmy wkurzyli, bo nam poniszczyli te statki dwa. More report. Enemy planet secured. To tutaj miało miejsce. Kolejna kontra. To się w miarę naprawiło, czyli rozwalmy ostatnią bazę w tym regionie. A
Ciekawe, gdzie moglibyśmy stąd działać. No, tu byśmy tylko skoczyli. Tu jest w sumie bliżej, to możemy tu skoczyć. O. Zawróćmy, żeby ich stąd wysiudać. Our forces are making planet fall. War report. Enemy planet secured. Wszystkie kurde zwycięstwa są tu. Chodziło o ten drugi front bardziej. Chociaż tutaj jakaś tam inicjatywa jest po naszej stronie. Rozwalmy ich. Inwazja, no. Evasive maneuvers. War report. Enemy planet secured. No tu oni dużo nie działają, bo nie przebiją się przez żaden z tych głównych punktów obronnych. Tą flotą. Zrobić tytana, bo jakiś tam poległ gdzieś. Dobra. Znów co by się stało? Dalibyśmy radę tutaj skoczyć. O, trochę skakania by było. A tu nie da się. W razie może tutaj zostańmy wobec tego, powiedzmy się tu przeniesiemy. Okej, tu mam wrażenie, że wszystkie ich bazy wpadły w nasze łapska. Tu zostaje to. Też tu widzę, nasz sojusznik też jakieś działania podejmuje. Nie wiem, na ile skuteczne. Dupku, który wleciał. Czyli ta flota już niech się kieruje na ten front. Interstellar debris analyzed. Tu chyba przyjmujemy powoli kontrolę. Mhm.
Our forces are making planetfall. Czy ja mam tyle statków konstrukcyjnych? Coś tu jest nie tak. Nie mówcie, że ja naspamiłem statki konstrukcyjne zamiast militarnych. Oh my god. Czy ja bym mógł to masowo rozwalić? Nie. Po jednym... O mój god. Ile ja tego naspamiłem. Zamiast korwet naspamiłem statki konstrukcji. Gospodarki to nie jest problem, ale problem, że tyle ich tu jest. Dobra, jak już są, to gdzieś się przesuńmy po prostu. Niech tam są, może kiedyś się przydadzą. Okej, okay, to ma 2000 siły. Powinno wystarczyć do odzyskania planety. War report. Enemy planet secured. Szybko idzie. No chyba zaczynamy wygrywać w tej chwili, przynajmniej w miarę. Chociaż straty potężne. Dobra, zbierzcie się wszyscy tu, nie uderzajcie po kolei na tą bazę. Uderzmy znów tutaj. Przynajmniej nie ma planet. I kolejny desant. Oczywiście. Dobra, tu się szykujemy do inwazji. No cel, mówię, główny cel to jest ten obszar tutaj, żeby go ładnie posprzątać. To i to. No mówię, pomagają chyba. Tylko, że nic nie robią poza tym, że udają. Ale trudno. No ta flota jak tu uderzy, powinna trochę porządek zrobić. Tu jest nieźle. Tu, żebym nie zapomniał, te dwa statki powinny wspierać tutaj rozwój na tych planetach. Our forces are making planetfall. Gdzie drugi są? Czyli powiedzmy tyle cisz. Tu. A gdzie jest drugi? Ty lecisz tu. Ok. Mm.
tu więcej ganianki niż walki się robi, pomału. No, znów się pojawiła flota. Nieprzyjaciela. Enemy planet secured. Odbiliśmy naszą. Tak. I myślę, że tu możemy uderzyć znowu. Ciekawe, czy tu ma na skróty skoczyć? Nie, musimy tam się telepać. Ten nasz sojusznik też tak walczy, tylko nie wiadomo, co on chce. Our forces are making planet fall. Mieć tą flotę. Poślijmy tu. To się musi naprawić, bo jest to obijane jak cholera. Moglibyśmy już zmusić do podpisania pokoju, ale myślę, że na razie wygrywamy, więc kontynuujmy operację, jak z głosowaniem. Przejdzie, mamy taką pozycję, że jesteśmy w stanie to przepchnąć. O, tutaj wykorzystują sytuację, czyli co? Zróbmy tak. A no tak, bo oni mają oczywiście tą flotę imperialną, która im ratuje tyłek trochę. Nasza inwazja? Bardzo ładnie. Dobra, załatwmy to wszystko. Enemy planet secured. No, prędzej czy później w iluś tam wojnach byśmy ich rozebrali. Zastanawiam się, czy naprawdę warto mieć pełne floty, czy lepiej mieć mniej, ale w większej liczbie, powiedzmy, lokacji. Na przykład moglibyśmy sobie tu porobić roszczenia. O. Naukowiec.
tak po prostu badał gdzieś w dzikich polach. No dobra, tu jest większe zgrupowanie wrogów, zdecydowanie. Skierujmy się tu. Tam by trzeba było zabrać, bo nie chcemy, żeby to się... rozwaliło. No, tafla tam może tutaj skoczyć. O. Tu coś leci, ale to się nie przebije raczej. Tu nad granicą mamy przygotowaną linię obrony dla takich cwaniaczków. Dobra, czyli tu jest sytuacja opanowana. Teraz kontrofensywa na tym froncie. Knowledge is the key to the universe. Lepsze parametry wojsk desantowych. No, to też coś tam jeszcze stawiają opór. No, to Imperium Galaktyczne to jest takie strachy na lachy. Szczerze mówiąc. Nic nam nie zrobią. Zakładam. War report. Enemy planet secured. Nie, tym nie zdobędę tej drugiej planety. Musimy poczekać, aż skończymy z nią i wtedy tutaj. Ja, patrzcie, cwaniaczków, jednak uparcie próbują nam tu włazić w paradę. W ogóle ten front ich mega, widzę, ciągnie. Tu zatrzymał do naprawy. To jest nasze największe skupisko floty w tej chwili. I tu bym rzucił do ataku. Oni naprawdę sprytnie korzystają z tego, że mają transport międzygwiezdnym. To też jest jakaś baza. O, nawet ufortyfikowana. Ale tam chyba nic nie ma. Dobra. A, uciekać. Będzie najszybciej tam, ale możemy nie zdążyć. Dostajemy w tyłek. Niestety musimy dosłać posiłki. W stolicy stoi jakaś tam flota.
Interstellar debris analyzed. Próbowaliśmy uciec jakimś cudem. Generalnie myślę, że Imperium dużo gorzej od nas wyszło na tym konflikcie. Wow, też potężna bitwa tutaj była. Report. Hostile forces making planet fall. Co? Gdzie? Tutaj cwaniaczki próbują twardo, kurde. Mocni są. Musi im udać niestety. To prawda. Wyślemy zaraz ratunek w postaci tych sił. Jak tam dotrą na czas, no to jest po bitwie. Pytanie tylko, czy dotrą na czas, żeby ją zakończyć naszym zwycięstwem. A te floty oczywiście muszą się podleczyć, bo są obite jak cholera. Oh my god. Już nie ma co zbierać tam, jak tak człowiek patrzy. Dobra. No tu przejęliśmy kolejny punkt, z którego mogą skakać. To jest cenne, żeby te punkty przejmować. To perspektywicznie ich zblokuje. A, chyba nasi byśmy sobie sami poradzili, tak widzę. Our forces are making planet fall. I rozpoczynamy kolejną inwazję. Wy dołączcie do kolegów. Ponowny atak tutaj. We have repelled a hostile invasion. Ale chyba przybyły posiłki w postaci. Interstellar debris analyzed. Tu możemy nie dać rady. Chociaż no to problem jest ta kurde baza, którą oni się zajmują zamiast niszczyć ich floty. Knowledge is the key to the universe. Tam sobie radzimy. Bo tu jest super stocznia w ogóle. Słabo obronione planety. Trzeba się tu pofatygować. To może być cenny łup, jeśli się uda to zdobyć. Widzę, że pojawiły się trzy statki sojusznicze w małych ilościach. Na bazie, super.
No to warto zdobyć, bo pozbawimy ich super stoczni, co samo w sobie jest dużym sukcesem. No, Dawidy próbują kontratakować dosyć ostro. Okej, możemy tu dosłać jeszcze kolejne posiłki. Bo to jest ważne, żeby to padło. Our forces are making planet fall. War report. Enemy planet secured. Oj. A gdzie nasza flota? Przecież rzuciłem naprawdę dużą flotę. War report. Enemy planet secured. Ale nas tu obili. No, to była krwawa wojna, bitwa, czy to tak nazwać. Okej. O, nawet nie najgorsza flota. Pięknie. Co, nie zdobyliście tego? No nie. Our forces are making planet fall. Co, może nawet tego nie będę wycofywał, tylko to połączę. Tak. War report. Enemy planet secured. Dobra, chyba mamy to, co chcieliśmy.
Tu odzyskaliśmy wszystko. Tutaj też, tutaj też. No, wydaje mi się, że na tą chwilę jest najlepsza sytuacja, jaką możemy ugrać w tej bitwie. Przyjmujecie kapitulację, czy nie? Jak granice wyglądają? Czy też osłabiliśmy zdecydowanie tutaj pozycję Imperium w naszych rodzimych stronach, bo to są przyczółki wroga tak naprawdę. Okej, czyli tak. Przejęliśmy to, czego byśmy nie chcieli. Oddamy to naszym sojusznikom. Co do tych terenów, chyba też to pooddajemy tutaj. A, te mogliśmy wziąć roszczenia do tego. Byśmy też to mieli, niestety tego nie zrobiliśmy. Tu też nie wpadło w nasze łapy, a szkoda. Tu jest ta super stocznia, ale chyba nie. Chyba tu chcemy, żeby to wszystko było jednolicie należące do nich. Nam tu wystarczy terenów tak naprawdę. Oczywiście to ma wszędzie jakieś tam skróty, ale nie. No dobra. Myślę, że jeszcze jeden odcinek nagram, ale to my naprawdę już powoli kończymy. Znów to wszystko na razie uporządkuję, bo teraz no, trochę to będzie trwało, zanim będziemy gotowi. Może kolejna operacja tutaj jeszcze w międzyczasie, to może nawet i więcej nagram, bo jedno mogło być o rozbiciu kolejnym na tej flance. I co jeszcze? I potem może jeszcze jedna bitwa, żeby dobić, gdzie jest ta nacja tutaj. I zostały już tylko trzy planety, czyli naprawdę robią bokami. Raczej byśmy ich zmiażdżyli. No to ciekawe, że tego nie dostaliśmy. Tu była planeta? Nie wiem. A tak, tu była planeta, dlatego nie przejęliśmy tego punktu. No nic. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.